Tak, kradną złodzieje w centrum Los Angeles. Rzucają przeszkody na tory, aby pociąg zwolnił lub się zatrzymał. Gdy rozbiją zamki, zaczyna się rabunek towaru. W tym przypadku rozkradziono dziesiątki telewizorów. Torowisko zarządzane jest przez Union Pacific. Wygląda jak po katastrofie. Niechciane rzeczy i skrzynki zalegają kilometrami. Przez ostatnich kilka miesięcy złodzieje rozkradali setki kontenerów dziennie. Były przypadki wykolejenia pociągów. Niektóre odcinki pociągi przejeżdżają z trudnością. Pracownicy kolei tę część linii posprzątali miesiąc temu, ale przez ogrom kradzieży brakło im na to czasu. Niektóre kontenery mają plastikowe zamknięcia. Nie są to zbyt solidne zamki. Pociągi są też wysyłane przez konkretne firmy, jak na przykład Amazon, w których jest materiał do fabryk lub środki medyczne. Kradną wszystko. Od pralek, suszarek, po opony i telewizory. Za bezpieczeństwo na linii odpowiada przewoźnik, który zwiększył ochronę i wykorzystuje drony, ale wszystkiego upilnować nie może. Koordynuje swoje działania z policją oraz zwiększył kary za kradzieże. Gdy kogoś aresztują, to nie musi płacić kaucji. I jeszcze w tym samym dniu jest z powrotem i okrada nam pociągi. Na początku grudnia Union Pacific odnotował straty z kradzieży w wysokości 110 milionów koron. W ciągu roku suma ta przekracza trzykrotność. Firmy przewozowe szukają alternatywnych tras dla swoich pociągów, aby nie musiały w ogóle jeździć przez centrum Los Angeles.